Cześć, witam Cię na kanale Puls Krypto. Dzisiaj taki niewdzięczny temat, bo pogadamy sobie, dlaczego ten PulseChain, ten Pulse X spada, a przecież miało rosnąć. No i drugim takim tematem, który, który sobie tutaj wrzucimy, to będzie właśnie, gdzie zaginął nam Rysiu. Czyli takie dwa podstawowe tematy. Zobaczymy, czy uda nam się gdzieś to rozkwinić. Oczywiście ja Wam to gdzieś powiem ze swojej perspektywy, co mi się wydaje, a nie z perspektywy jakiegoś gościa, który ma e, gdzieś tam monopol naprawdę i wie wszystko, co się wydarzy. Także. Po prostu pogadamy sobie, jak ja to widzę ze swojej strony. Dobra, przechodzimy sobie tutaj do zen. Zobaczcie, jaki mamy fajny GasFi 28 GWAY. Także kto jeszcze nie mintował swoich zenów na sieci Ethereum albo narzekał na duży, właśnie gaz, no to teraz ma okazję, właśnie, w fajnej cenie to zrobić. Oczywiście, jeśli ktoś liczy, że te ceny gdzieś nam jeszcze będą nurkowały na dół, no to może faktycznie załapiemy się na jeszcze lepszy tutaj GasFi. Także możecie sobie zobaczyć, tutaj już za 5 dolarów, nawet poniżej 5 dolarów za jeden adres można było zejść, więc naprawdę, naprawdę fajnie się nam tutaj ro zaczyna robić na sieci Ethereum. A przejdźmy sobie jeszcze na stronkę właśnie plsbarn.com. Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie jakie są ceny gazu na sieci właśnie PulseChain. E, tutaj mamy, zobaczcie, e, za słapa mamy 18 centów, także wszystko pospadało. Ostatnio jeszcze jak nagrywałem tutaj filmik, to mieliśmy gdzieś ceny rzędu 40 Prawie pod 50 centów, natomiast teraz, e, zaraz sobie przejdziemy do tego, co się tutaj dzieje z ceną. E, no to dlatego też mniejszy ruch jest na sieci i te ceny gdzieś tutaj nam nurkują. Więc ja jeszcze poczekam sobie, poczekam sobie, aż to wszystko jeszcze gdzieś tam zleci i wówczas wy, będę chciał wymintować sobie właśnie swoje Zenfteki tutaj już na sieci, właśnie Pulszczeń. Także e, myślę, że wtedy będzie to gdzieś dobry czas. No bo teraz. E, no jest jeszcze drogo, a jak wiemy w Zenach warto, żeby ta cena gdzieś tam tego wteka, żeby za to nie przepłacać, no bo tak to jest skonstruowane, że warto właśnie nie przepłacać, nie przepłacać za cenę mintu. Dobra, więc to mamy załatwione. Przejdźmy sobie tutaj do Twittera. Zobaczcie, mamy tutaj fajny tweet heksymalisty Wrzucił nam tutaj, że Pulse zachowuje się dokładnie i jak się spodziewałem faza pierwsza rozczarowania tych, co chcieli duże xy na start, bo przecież czekali dwa lata, to się należy. Uważa, że w tej fazie jesteśmy. Faza druga, kilkumiesięczny marazm, papierowe ręce odpadają. Cena leci mocno poniżej sacrifice, czyli poświęcenia. Przypomnę Wam, że cena poświęcenia to 0,30 i 1. No i trójka RH, czyli Richard Hart, wraca na scenę i lecimy tu Demon. I tutaj, dlaczego tego tweeta gdzieś tutaj przytaczam, jak tutaj jest dosyć dużo komentarzy, właśnie jakbyście sobie klikli. Klikli. jakbyście sobie kliknęli właśnie tutaj i rozwinęli to, żeby poczytać, to powiem wam, no normalnie oknami i drzwiami wylewa się teraz gdzieś tutaj żal na tego pulscheina, że to spada, przecież miało to robić niesamowite, niesamowite yy, gdzieś tam wyniki. I słuchajcie, właśnie tutaj jest cały, cały yy, jak gdyby myk tego wszystkiego, bo było mówione, dużo ludzi mówiło wcześniej, że prawdopodobnie może się wydarzyć, że zrobimy powiedzmy 10 razy, albo że zrobimy 2 razy, 5 razy, różne tutaj były głosy, a później gdzieś tam zlecimy. I teraz jesteśmy w samym środku tych wydarzeń, to wszystko się dzieje i ludzie narzekają. Po prostu ja uważam, że ci, co właśnie teraz tutaj mają najwięcej do powiedzenia i wylewają swoje żale, no to po prostu nie przygotowali się do tego. I myśleli, że od razu gdzieś tutaj lampa w garażu będzie. No i będziemy już tutaj tu tylko szli nie? W jedną stronę. Natomiast słuchajcie, no to, żebyśmy mogli gdzieś tutaj lecieć do góry. Wiecie, ten cały Market cap, to wszystko tego projektu zebra, zebrało to naprawdę mnóstwo, mnóstwo kasy. To, to wszystko gdzieś się musi rozejść teraz, żeby, żeby po prostu mogliśmy robić gdzieś tam kolejne wzrosty. I to jest jak gdyby naturalne. I wydawało mi się, że to po prostu wie, wiele ludzi, którzy tutaj siedzą na tych kanałach naszych, które tutaj robimy, o właśnie pluszczalnie i tak dalej, wydawało mi się, że to dużo ludzi po prostu kuma i wie, jak to się mniej więcej będzie zachowywać. Oczywiście nie, nie mamy szklanej kuli, nigdy nie wiemy, jak to będzie, ale że mogą po prostu sobie ustalić jakąś swoją strategię na wzrosty, na spadki, co będziemy robić. Oczywiście nie, nie, nie wchodzimy w to nigdy all in i tak dalej, więc myślałem, że po prostu jesteśmy na to przygotowani i. Gdzieś tam będziemy sobie na tym fajnie radzić, natomiast tutaj widzę, że no to przygotowanie jest no nie na najwyższym poziomie, a wręcz gdzieś tam jest tym bardzo słabo i tutaj teraz widać właśnie po nastrojach ludzi i jak to wygląda i, i, i jak już zaczynają pisać, że już lecimy do zera i tak dalej, słuchajcie, zobaczcie, jak można pisać, że teraz to już lecimy do zera, teraz to już nic z tego nie ma, jak zobaczmy sobie nawet na e, tego pulse chaina, to ten pulse chain po prostu jak sobie weźmiemy od ceny poświęcenia no to wciąż jest na plus 50%, także ja po prostu nie rozumiem tych ludzi, którzy narzekają e, zobaczcie, nawet ten szczyt tutaj to mieliśmy prawie 3 razy 3 razy zysk, 200%, słuchajcie. Także jeśli ktoś poświęcił tutaj 1000 dolców, to 3000 mógł wyciągać, po prostu brać swój plecak, brać swojego baga no i wychodzić z tego, a mimo tego ktoś tutaj dalej siedzi i później wypisuje takie rzeczy na Twitterze. Jest po prostu no, jeden wielki żal i widać to właśnie po grupach, no i po Twitterze widać, co tutaj się dzieje i tymi nastrojami po prostu naprawdę możemy sobie gdzieś tam żonglować i bawić się tym, jeśli mamy trochę, że tak powiem, no przeszliśmy już jakieś tam, jakieś tam doświadczenie zebraliśmy na rynku, no to widzimy, coś po prostu dzieje, nie, nie jesteśmy tymi ludźmi, którzy właśnie tak postępują, że wypisują teraz różne rzeczy i, bo mi się należało, a no niestety nie dostałem tego, więc no ci ludzie po prostu wydaje mi się, że wrócą, jak będziemy robić nowe szczyty tutaj na, na, na jeśli polecimy na wyższe poziomy, no to oni znowu przylecą i będą się pytali, czy jeszcze warto to kupić, mm. Tak to wygląda, taka jest kolej rzeczy. Ja po prostu we wcześniejszych filmach, kurczę, za dużo mówię cały czas po prostu i po prostu, no ale... No musicie mi wybaczyć, bo no nie, nie po prostu no, i znowu po prostu. Dobra, nie będę tutaj w to, w to szedł. Więc słuchajcie, ja na wcześniejszych filmach też wam tutaj pokazywałem. Te wszystkie pomarańczowe linie, które tutaj są, to są moje sprzedaże. Jak to szło do góry, ja cały czas sprzedawałem sobie chain. Miałem Określiłem sobie paczkę, jaką tam będę sprzedawał, i czym wyżej by, by to szło, tym więcej tego pushchaina bym sprzedał. Jeśli tu byśmy szli dalej na, na, na powiedzmy razy 4, razy 5, to ja to tak roz, rozlokowałem, że mniej więcej do nawet razy 6. Gdybyśmy tutaj wskoczyli, no to miałbym co sprzedawać, miałbym te, te, tego puszczeina, żeby jeszcze sprzedać. I, I słuchajcie, też widziałem tam głosy, że ludzie mówili, no to czemu tutaj ktoś nie sprzedał na górze, żeby później odkupić gdzieś tam na dole, po co sprzedawać tak wcześniej i tak dalej. A właśnie po to, że słuchajcie, no nigdy nie wiadomo, jak to się zachowa. I warto mieć strategię na to, jak pójdzie do góry, jak pójdzie na dół. I ja wymyśliłem sobie coś takiego, że powiedzmy, być może zrobi to razy 6, ja już wtedy nie będę miał puszczeinów, ale gram pod to, że tak czy siak wróci ten puszczeń do ceny po Dlaczego wróci? To też mówiłem Wam na wcześniejszych filmach już. Uważałem, że po prostu tutaj było poświęcone dosyć dużo kasy, więc no, jest to pokusa, żeby zrealizować te zyski. Wszystkie te adresy, które poświęciły tam z pierwszych miejsc, dostały jeszcze bonusa razy 2,5, więc oni tutaj mieli dużo wyższe po prostu zwroty niż taki zwykły po prostu człowiek, czyli tak jak na przykład my jeśli tam poświęcaliśmy jakąś tam kwotę, no to oni mieli po prostu na wstępie 2,5 razy więcej już tego więc moim zdaniem no to było logiczne, że będą tu się, no będą tu się zrzuty, zrzuty robić. No i to co widziałem na Twitterze, na różnych grupach, to że był most zapchany, no to ludzie po prostu chcieli do, na, na wszel za wszelką cenę, Oni nie patrzyli na, cen na cenę, tylko patrzyli na to, żeby z Ethereum przerzucić wartość właśnie na pull i żeby się załadować w tego, w tego pulsa, nie patrzyli po cenach, bo już to po prostu działa w emocje, że już polecimy tu demon, a mnie tam nie będzie, nie? To jest takie właśnie, takie fomo po prostu. No, pakowali się na fomo, a ja im po prostu te puszczeń sprzedawałem, że tak powiem, te wszystkie kreski, tak jak wam mówię. No, ja to po prostu im pociskałem, bo e, tak jak wiecie, no i ktoś tutaj też po prostu, no, ktoś to sprzedawał po tych cenach, nie? Jak tutaj sobie popatrzycie na wolumen, no to tutaj nastąpiła właśnie ta wymiana tych puszczeń, nie? W, e, ludzie, którzy chcieli za wszelką cenę, którzy nie kupili na, na tym, e, na, na poświęceniu, no to chcieli te puszczeń dostać, a ktoś, kto miał te puszczeń z poświęcenia, no to im po prostu to sprzedawał, no i ja też tak robiłem. Gdybyśmy lecieli wyżej, sprzedałbym tego więcej. Czy żałuję, że nie sprzedałem tutaj e, więcej tych puszczeń? No, nie żałuję, bo po prostu nie mogłem tego wiedzieć, jak to się zachowa, i czy tutaj będziemy jeszcze szli do góry, czy już od tego momentu spadniemy na dół. Także takich informacji po prostu nikt nie ma, więc możemy sobie tylko jak gdyby przechylać swoje prawdopodobieństwa na swoją, no, na swoją stronę. Ja to tak rozgrywam i zobaczcie, jeszcze trochę tutaj spadniemy. I ja już będę miał wszystkie te moje sprzedaże na plusie. Gdybym teraz to odkupił, już, już i tak, gdy teraz bym to odkupił, to i tak jestem, powiedzmy, tam nie wiem, z 20% na plusie. Powiedzmy, że średnia cena gdzieś była tutaj. No, już około 20% na tych moich pull chainach mam. Ale oczywiście teraz tego nie sprzedaję. Mam nadzieję, że spadniemy tutaj grubo, grubo, jeszcze poniżej tych wszystkich poziomów, które tutaj już były. Mam nadzieję, że pull chain zanurkuje naprawdę na all, all time low, czyli. Pobijemy poprzedni dołek. Szczerze, naprawdę bym sobie tego życzył, żeby tak się to skończyło. A dlaczego bym tak chciał? Otóż dlatego, że wtedy na tych dołkach kupię więcej puszczejna. A ja tutaj gram na to, żeby zwiększyć właśnie swoją pozycję w puszczejnie i żeby jak najwięcej. Pod przyszłą hostel, o ile ta właśnie nastąpi, mieć jak najwięcej tych puszczejnów, Więc taka jest moja rozgrywka, i też słuchajcie, nie będę łapał tutaj idealnego dołka, nie będę chciał tego skupić, nie wiadomo po jakich cenach. To, że ja sobie tutaj liczę, że spadniemy poniżej właśnie tego poziomu all time low, to nie znaczy, że tak będzie. Ja po prostu już od ceny poświęcenia, jeżeli spadniemy, uważam, że ta cena poświęcenia spadniemy poniżej, i to zakładam, jeżeli będziemy tutaj poniżej tej ceny, to ja od tego momentu już zacznę sobie jakimiś malutkimi paczkami te puszczainy po prostu sprzedawać kupować, zasady. sprzedałem je i teraz po prostu mam stablecoina i za niego będę sobie stepulszczein skupował w no jeśli będziemy tutaj lecieć niżej i też nie będę chciał wykorzystać wszystkich tych stablecoinów, jeśli na przykład dojdziemy tutaj do poziomu, nie wiem, minus 20% od ceny poświęcenia i zawrócimy do góry, to trudno. Sprzedam powiedzmy jedną małą paczkę czy tam dwie małe paczki i będę czekał, co się będzie działo dalej. Jeżeli pójdziemy znowu tutaj gdzieś na te szczyty, no to znowu będę jeszcze dalej sprzedawał te, te pulsztejny i będę czekał, aż znowu tutaj wrócimy. Oczywiście, jeśli to się stanie w przeciągu powiedzmy tutaj gdzieś miesiąca czy dwóch, to tak będę robił, natomiast jeśli potrwa to dłużej i powiedzmy za 6 miesięcy by, by się coś takiego działo, no to no już tą strategię będę zmieniał, ponieważ będziemy gdzieś tam bliż, bliżej prawdopodobieństwa, że ta hosta może wystartować, no i też nie będę sprzedawał tych puszczinów, jak będziemy szli tutaj gdzieś yy, wyżej. Także to była moja rozgrywka tutaj właśnie na e, pulscejna do właśnie Stable Stablecoina DAI i co jeszcze zrobiłem? To tutaj mamy Pulse Xa do pulscejna e, Miałem mówi, nie mówić pulscejna tylko puls X'a do Pulsa. E, no i tutaj też zobaczcie, był przelicznik Puls X'a do X'a 2 do 6, to ja pierwszą partię zamieniłem sobie właśnie na e, puls X'a na. Pulsa. No i później wraz ze wzrostem, czyli jak nam ten współczynnik spadał, czyli jak było później 2,3 to znowu zamieniłem sobie kolejną paczkę Pulse Xa, i jak było tutaj później współczynnik 2 chyba 1, czy nawet troszkę mniej 2,05 no to ja zamieniłem ostatnią paczkę i gdzieś tutaj właściwie zamieniłem 50% swojego puls Xa w tych trzech ruchach na Pulse Chain. -a. I zobaczcie co się stało, sru, wykres poszedł na dół, i już jestem na dużym, dużym plusie, a liczę, że to w przeciągu tutaj powiedzmy 4, 5, 6 miesięcy, że to jeszcze nam zanurkuje i to grubo w dół, także to jest moja rozgrywka, oczywiście możemy od tego momentu się odbić i polecimy znowu do góry, to mam zamiar jeszcze tego właśnie puls X zamienić jeszcze więcej na pulsa, także taka jest moja rozgrywka i pamiętajcie, że wszystko co ja tutaj Wam mówię to nie jest żadna porada inwestycyjna, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie i tylko i wyłącznie moja rozgrywka, także... Ja po prostu nauczyłem znowu po prostu. Ja nauczyłem się tego, że jak widzę Taką euforię na grupach, na Twitterze i wszyscy tutaj piszą, że to, o ten Pulse super i tak dalej. Wiecie, ja tutaj mnie to nie interesuje w ogóle, to działanie tego pulsa i tak dalej. Jak to jest? Ważne jest dla mnie tylko to, żeby ten puls był stabilny i żeby ta sieć, ten puszczeń, żeby to było stabilne i żeby ta sieć działała. To dla mnie jest ważne. Reszta to po prostu obserwowanie nastroi ludzi i potem to się ustawianie. Bo tutaj ktoś pisze, że a, że to, to, to jest słabe, bo to miało tutaj mieć inne funkcjonalności, miał ten pulsek zmienić limit, a nie ma tego limitu, że się tutaj naobiecywał, a to urosło. Słuchajcie, to, to nie ma w ogóle wpływu na cenę. Na cenę mają wpływ ludzie i zobaczycie, że e, jeśli przyjdzie faktycznie ta hossa, zacznie to nabierać e, wiatru w żagle. Wtedy przyjdą i ludzie, bo społeczność to jest olbrzymia, olbrzymia jest społeczność pulsa, heksa i tak dalej, niektórzy mówią, że to sekta, religia. No i ci ludzie właśnie to wszystko napędzą, ci ludzie napędzą, a później będzie reszta doskakiwać i będą to chcieli kupować, czy się jeszcze opłaca, czy, czy, czy tak dalej, nie? I wtedy jak oni zaczną skakiwać, to my już im będziemy to pociskać gdzieś tam znowu na szczytach, a oni będą jeszcze liczyli, że czy zrobi jeszcze razy dwa, razy pięć, czy razy ileś na mnie. My to już musimy wtedy mieć i my to musimy po prostu im wtedy sprzedawać, nie? Jak na grupach jest wrzada i się pytają, czy warto jeszcze kupić. No to wtedy już to jest taka pierwsza czerwona lampka, że już chyba nie warto, bo już to jest po prostu gdzieś tam za wysoko. No i podejrzewam, że polecimy tutaj, polecimy tutaj w dół, będziemy się tutaj kurczą w tym, w tym takim maraźmie, będziemy tutaj no lecieli. No i pod pewien potem moment na pewno gdzieś tam wyskoczymy, zacznie się ta hossa i wtedy zacznie tutaj się napływ nowych ludzi. I ja mam, jak, ja mam nadzieję, jak najwięcej właśnie się tutaj na dołku załadować. Dziwię się też ludziom właśnie, że, że oni tak przeżywają te spadki i tak dalej, ja, ja po prostu nie mam gdzieś tam jakichś emocji takich skrajnych, że kurczę znowu to leci na dół i tak dalej, robię sobie po prostu swoją rozgrywkę i, i działam sobie pod to, no i widzę, że to u mnie się sprawdza i to działa, więc tak sobie tutaj lecę z tym. Dobra, bo tutaj znowu kurczę mi taki długi wywód wyszedł na ten temat no ale dobra, lecimy jeszcze tutaj do HEXa. Zobaczcie, HEX już kosztuje 0,012 czyli to jest 1,2 centa 1,2 centa, czyli HEX nam tutaj bardzo, ale to bardzo zanurkowano na dół. No i teraz zobaczcie, no to jest kolejny, kolejna coś takiego. Ludzie na grupach już piszą, czy e hex ma jeszcze sens, czy e hex już spadnie do zera, czy e hex w ogóle jeszcze ma, jakie, ma, ma jakąś rację bytu, jak jest ten HEX na pluszczejnie, ale przecież ten HEX na Pulszczenie też spada. Właśnie to, co teraz się dzieje, to jest bardzo dobry znak i to jest bardzo dobry moment właśnie według mnie. Pamiętajcie, róbcie sobie własny research, ale według mnie właśnie jest to bardzo dobry moment, żeby właśnie tutaj się teraz pakować, ponieważ odbijemy tutaj, wskoczymy tutaj na parę centów, spadniemy jeszcze niżej, znowu wskoczymy wyżej i ludzie wtedy, o kurczę, mogłem kupić za jeden, dobra, jak spadnie do, do tego poziomu, jak spadnie do 1,2 to kupuję, no ale ten pociąg mu odjeżdża, odjeżdża, idzie na yy, tam 10 centów, 12 i nagle gościu wskakuje, bo myśli, że yy, no to już mu odjedzie i teraz już będzie, kurczę, wszyscy zarobią, a on nie, on zostanie z tyłu, no i on kupuje, wykres spada, dziękuję. I znowu zatoczyliśmy koło. Tak samo było, słuchajcie, jak tutaj mieliśmy te wzrosty. Tutaj hex ładował nam właśnie, też było już 1,8 centa na heksie. Ja tutaj mam akurat odpalony wykres dniowy, więc tutaj zobaczcie, to były, kiedy to było? Na początku tego roku, styczeń, pierwsze, drugie, trzeci. Tutaj mieliśmy takie właśnie niskie poziomy tego. I jak tutaj zaczynał hex nam odbijać do góry, już tutaj był po 6 centów. To było mnóstwo, ale to mnóstwo informacji, właśnie na grupach, że kurczę, mogłem kupić. Czy opłaci się to jeszcze kupić teraz? Czy, czy to jeszcze jest sens, to kupować? Czy nie ma sensu kupować? Pełno było takich właśnie, wylewało się to na, na grupach takie, takie rzeczy, no to już wtedy po, powoli trzeba zaczynać myśleć o sprzedaży tego. Jeśli tutaj ładowaliśmy się na dole, jak nikt nie mówił, mówił, że to spadnie do zera. Także tak to działa, no tak tutaj nam ten rynek zatacza koła, i teraz jest kolejny taki moment, co ludzie się boją, nie wiadomo czy to kupić. A teraz jest największe prawdopodobieństwo, że jak teraz to kupimy, no to na tym zarobimy. I nie liczmy tutaj na, na, na jakieś górki, dołki, po prostu kupmy część, kupmy znowu za chwilę, znowu I jak leci do góry, też nie liczmy, żeby to po prostu odcinać sobie standardowo kupony co jakiś czas. No i wtedy jest szansa, że na tym zarobicie. Tak to działa, i ta psychologia po prostu ludzi jest niezmienna, i cały czas dzieje się to samo, więc. Jak to zrozumiecie, no to będzie szansa, że zaczniecie gdzieś tam zarabiać. Słuchajcie, Kanga wylistowała nam tutaj polska nasza giełda, wylistowała nam Pulcetina. Jeżeli będziecie chcieli kupić sobie pulszczeina. Aha, jeszcze jedna rzecz jest taka właśnie, że ludzie piszą, że ten pulszczein po co poświęcać było, jak to po prostu spadło. No to po co było poświęcać? No właśnie po to, że nigdy nie wiedzieliśmy, jak to się zachowa, nie? Nigdy nie wiedzieliśmy, a po drugie i tak jesteśmy trzy razy do przodu, nie? Więc ktoś, kto miał te pulszczeiny, mógł się teraz ustawić, mógł zrobić transakcję, mógł wszystko wykonać, a ten, co nie miał tych pulszczeinów, no to był zablokowany i znowu nic nie zrobił, więc po to właśnie było poświęcenie. E, żeby ustawić się na kolejny czas i żeby znowu za dwa lata dobrze tutaj na tym wyjść, także to wszystko ma znaczenie, to nie jest tak, że po co było poświęcać, lepiej załadować się na minus 90, no ale dobra, ale czy wiedziałeś to, że będzie minus 90, yy, albo że nie polecimy od razu na przykład na 10x do góry i nie spadniemy, już tego nie wiedziałeś właśnie i też jak poświęcałeś, to nie wiedziałeś ile będzie market capu, ile będzie kapitalizacji i tak dalej, więc o to właśnie wszystko chodzi, nie, Rysiu tam potem na końcu dorzucił mnóstwo, mnóstwo właśnie dolców, nawet 90% tych wszystkich coinów to jest w posiadaniu właśnie Rysia i to jest też właśnie kolejny czynnik, Wzrostowy, nie? Teraz wyczepia tych, tych wszystkich ludzi. Wiesz, teraz, teraz tak naprawdę nie wiemy, czy, czy na, nawet Rysiu tutaj nie siedzi i nie skupuje sobie tych, tych wszystkich pulsów, nie? On może po prostu teraz ładować torby, nie? On, on po prostu yy, tak zrobi, że skupi te wszystkie pulsy jeszcze więcej i będzie miał 95% tych pulsów, i wtedy ta, ta cena, naprawdę, wtedy ta kapitalizacja tak naprawdę to nie będzie miała znaczenia, bo. Większość będzie w jego rękach i no, można to traktować jako zagrożenie, można to traktować jako e, coś, dzięki czemu wybijemy się jeszcze wyżej i, i w, no, dowalimy tutaj na tym pluszczejnie e, też dużo X. Nie? Także tak to, tak to wygląda z mojej strony. Jest też to na Kandze. Jeśli chciałbyś właśnie kupić sobie tego pluszczejna na Kangi, pamiętaj, zrób sobie własny research. Zastanów się, czy warto to kupić już teraz. Nie napalaj się na to, że już to muszę mieć. Poczekaj sobie, e, zobacz, jak to tu wszystko działa no i wtedy dopiero się w to ładuj no i tutaj mamy CoolShaina, zobaczcie możemy sobie kliknąć i sobie kupić jakbyście chcieli, nie macie jeszcze konta, konta na kandze, to możecie to zrobić z mojego linku pod spodem macie właśnie link do tego możecie sobie założyć, tutaj też mam filmik jak tutaj wpłacić gotówkę, także możecie sobie tutaj wpłacić gotówkę przelewem bez żadnych prowizji, możecie tutaj sobie kupić później tego CoolShaina teraz właśnie jestem na PLS, czyli musicie sobie kupić USDT, bo to jest para właśnie pulścjejna do USDT i później za to USDT kupujecie sobie pulścjejną i wysyłacie na portfel na przykład MetaMask. E, więc tak to wygląda. E, jeśli chcielibyście, żebym wam taki dokładny poradnik zrobił, jak wpłacić tą kasę i jak kupić tego Pulszczejna e, krok po kroku, to też możecie napisać. Postaram się taki poradnik też zrobić, chociaż to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo proste. E, no i tutaj co jeszcze, jesteśmy na Max Global. Tutaj moje zlecenia, zobaczcie, dotyczące Zena nie zrealizowały się. Poszliśmy trochę do góry, teraz znowu delikatny spadek. No i ja sobie czekam cierpliwie, czekam sobie i. Jeśli wskoczy, czasami jest wiecie taka piska na dół i nagle nam te zlecenia wszystkie porealizuje. Jeśli od razu jesteśmy praktycznie zarobieni, wtedy, bo tam piska skupujemy i leci do góry, czasami tak się właśnie tutaj dzieje. Więc ja pod to właśnie sobie tutaj e, zrobiłem te dwa zlecenia, no i czekam sobie. E, szło do góry, nie stresowałem się, czekałem sobie. Gdyby poszło do góry, tak żebym zarobił, to bym zaczynał sprzedawać. Jeśli nie, to czekam, aż skupię sobie tego zena po tych cenach i to wszystko, co tutaj dzieje. I zobaczcie, tutaj nic nie trzeba robić. Siedzimy po prostu i czekamy, nie? Jak wy sobie ustalicie ta datę, że wtedy, a wtedy robię i kupię sobie, nie wiem, nowy telewizor albo, nie wiem, kupię sobie nowy samochód, no to tego nie zrobicie, nie? Wy musicie po prostu czekać i patrzeć, co się dzieje, co wam daje rynek i po prostu rozgrywać to w dwie strony, na dół, do góry. Macie mieć ustalone strategie właśnie, co robicie, jak polecie na dół, co robicie, jak polecie do góry i już na nic więcej nie macie wpływu. Możecie jedynie właśnie tak to rozgrywać. Także e, to by było z mojej strony wszystko w tym filmie. I pamiętajcie, nie obrażajcie się na rynek, nie obrażajcie się na na że Puszczeń jest zły, bo nie dał na początku zarobić tyle, ile byście chcieli. Pamiętajcie, że żebyście to Wy zarobili, to reszta musi stracić, więc Wy musicie się po prostu ustawić tak żeby to wy byliście w tym, tymi wygranymi, nie? jak wszyscy będą tutaj płakać, piszczeć i tak dalej, to właśnie warto od Was wtedy to odkupić, zebrać to z rynku. I jak wy będziecie później w euforii i będziecie, hura, tu demon lecimy, to wtedy to po prostu powolutku właśnie opychać tym wszystkim ludziom w euforii. To jest tylko tyle i aż tyle, cała taka strategia. Także jak to zrozumiecie, to wtedy. Przechyli się ta wasza szala i zaczniecie zarabiać na rynku, ale pamiętajcie, nie w ogóle nie słuchajcie, bo tutaj jest. A, ja się w ogóle nie znam. No i to są, tak jak mówię, to są tylko moje przemyślenia i nie są one najzdrowsze. Także trzymajcie się, zostawcie jakiś fajny komentarz, napiszcie też może jakieś wasze przemyślenia. Bardzo fajnie, lubię czytać te komentarze. Teraz nie miałem czasu, żeby tutaj wam poodpowiadać, ale ja to wszystko czytam i bardzo się cieszę, że też ma dużo ludzi, właśnie podobne zdanie. Czasami te zdarzy się ktoś, kto po prostu gdzieś tam wbije mi jakąś szpilę, ale to jest standardowo, wiesz, ja wiem, że, że po prostu niektórzy chcą mi dowalić, a niektórzy to po prostu e, robią tylko to, żebym mógł gdzieś wyciągnąć wnioski i zrobić coś lepiej. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam monotonnie mówię, czy gdzieś tam czasami może robię i, y, albo mówię właśnie za dużo po prostu, także takie rzeczy robię tutaj, ale no nie umiem tego jak gdyby poprawić, myślę, że z filmiku na filmik cały czas gdzieś mam to w głowie, żeby tego nie robić, natomiast jak chcę coś szybko nagrać, albo coś zaczynam mówić, co mam w głowie, no to nagle już nie zastanawiam się nad tym i wale, właśnie takie, takie później tutaj błędy. Natomiast myślę, że kto chce kto widzi w tym jakąś wartość i kto między wierszami gdzieś tam wyciągnie sobie swoje rzeczy do siebie, bo pamiętajcie, no każdy musi zawsze patrzeć y, jak gdyby ze swojej perspektywy. Coś, co ja robię, to może do kogoś po prostu innego, no znowu po prostu, być y, no całkowicie nieprzydatne, więc zawsze musicie to dostosować do siebie. Tutaj jest ważne też, jakim właśnie kapitałem gracie, czy gracie 100 zł, 1000, 10, czy 100 tysięcy, albo milionami obracacie. To podejrzewam, żebyście mnie nie słuchali, jakbyście milionami obracali, ale dla kogoś, kto ma 100 zł, to będzie rada inna dobra, a dla kogoś, kto ma 1000 zł, to będzie też rada inna dobra. No i tym zakończmy e, dzisiejszy wywód. Dzięki, że to zobaczyłeś do końca. Naprawdę, jeśli Ci się podobało, daj suba, daj łapę w górę. No i widzimy się w następnym filmie. Cześć!